Plik danych programu Outlook 2010 widoczny po lewej stronie podzielony jest na kilka folderów, tak zwanych folderów osobistych. Po lewej stronie mamy skrzynkę odbiorczą, czyli folder, w którym umieszczona jest poczta odbierana z naszego konta. Jeżeli w folderze zostaną umieszczone wiadomości, to ich ilość jest sygnalizowana liczbą w nawiasach po prawej stronie od nazwy folderu. Folder wersje robocze jest folderem, w którym jeżeli utworzymy niedokończoną wiadomość, możemy umieścić ją w folderze wersje robocze celem późniejszego dokończenia i wysłania. Folder elementy wysłane. Jeżeli wysyłanie wiadomości zakończyło się sukcesem, wówczas zawartość skrzynki nadawczej zostaje przeniesiona do folderu właśnie elementy wysłane. Tam możemy zobaczyć, przejrzeć wiadomości, które zostały poprawnie wysłane. Dalej mamy folder elementy usunięte. Wszystkie nasze otrzymane lub zredagowane wiadomości możemy usuwać z folderów, w których są domyślnie przechowywane. I po usunięciu wiadomość jest przechowywana właśnie w folderze elementy usunięte. Dalej mamy folder skrzynka nadawcza. Tutaj, jeżeli utworzymy nową wiadomość pocztową, to możemy ją umieścić w skrzynce nadawczej celem jej późniejszego wysłania. Jeżeli wysyłamy jakąś wiadomość i jest ona w trakcie wysyłania, wówczas znajduje się w skrzynce nadawczej właśnie. Jeżeli opóźnimy na przykład jakąś wiadomość, załóżmy o godzinę, wówczas przez godzinę, zanim wiadomość zostanie wysłana, jest ona przechowywana w folderze skrzynka nadawcza. Po wyjściu ze skrzynki nadawczej, po wysłaniu wiadomości trafia ona dopiero do folderu elementy wysłane. Dalej mamy folder wiadomości śmieci. W programie Outlook domyślnie włączony jest filtr wiadomości śmieci i wszystkie wiadomości przechwytywane przez filtr wiadomości śmieci są również domyślnie przenoszone do folderu właśnie wiadomości śmieci. Tam jest automatycznie przenoszony tak zwany spam, czyli niechciana poczta, który program Outlook potrafi automatycznie wychwycić. Plus jest folder źródła danych RSS, gdzie zobaczymy subskrybowane źródła danych RSS, RSS-y, czyli tak zwane nagłówki wiadomości, o czym będzie nieco więcej w następnych nagraniach.